10 wielkich polskich postępów w medycynie. Hilary Koprowski. Polski wirusolog i immunolog Hilary Koprowski mieszkał w USA i tam właśnie opracował pierwszą doustną szczepionkę przeciw polio. W 1950 roku działanie szczepionki wypróbował na własnym dziecku, a w 1958 roku zaszczepiono nią 250 tysięcy kongijskich dzieci. W Polsce epidemia polio szalała od 1951 i zachorowało wówczas wiele tysięcy dzieci, a kilkaset zmarło. Wtedy Felix Przesmycki, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny, zwrócił się o pomoc do Koprowskiego. Ten właśnie pomógł w dostarczeniu do Polski 9 milionów bezpłatnych dawek szczepionki. Efekt oczywiście był natychmiastowy, liczba zachorowań zaczęła gwałtownie spadać. O ile w 1959 roku zanotowano jeszcze ponad 1000 zachorowań, tak 4 lata później na hejnego Medina zachorowało już tylko 30 osób. Liczba zgonów spadła z kilkuset rocznie do 2. Badania nad kiłą. Wojciech Oczko, doktor medycyny i filozofii działający w XVI wieku, był nadwornym lekarzem polskich królów – Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Jako pierwszy Polak zalecał aktywność fizyczną, chwalił jazdę konną, zapasy, szermierkę, piłkę i tańce. Jest autorem powiedzenia, że ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu. Napisał dwa fundamentalne dzieła i jedno było to Cieplice, które zapoczątkowało polską balneologię. I w dziele tym klasyfikował wody mineralne i lecznicze występujące w Polsce, opisał ich działanie i podał metody leczenia nimi. I drugie dzieło to Przymiot, w którym opisał sposoby leczenia kiły. On jako pierwszy kategorycznie zabronił leczenia jej rtęcią, która wyrządzała pacjentom więcej szkód niż pożytku. Wojciech Oczko zalecał natomiast naturalne metody leczenia. Jan Mikulicz-Radecki. Zdobył medyczne wykształcenie na Uniwersytecie w Wiedniu. Najważniejszą jego zasługą było wprowadzenie zasad aseptyki w salach operacyjnych. Wprowadził do operacji jedwabne rękawiczki i jako pierwszy w świecie chirurgiczne maski, które współcześnie nadal się nazywa maskami Mikulicza. Zorganizował laboratorium chemiczne, bakteriologiczne i anatomopatologiczne. Był pomysłodawcą i konstruktorem wielu narzędzi chirurgicznych, w tym używanych do dzisiaj kleszczyków Mikulicza. Do dziś stosowana jest też maść Mikulicza zawierająca azotan cynku, a używa jej się w przypadku przewlekłych, zakażonych ran i owrzodzeń. Mikulicz-Radecki skonstruował też pierwszy gastroskop i jako pierwszy na świecie dokonał pomyślnego zszycia pękniętej ściany żołądka. Zaprojektował też wiele narzędzi chirurgicznych, m.in. właśnie kleszczyki do tamowania krwawienia, przyrząd do plastyki nosa czy stosowane do dzisiaj kleszcze harpunowe w operacjach ginekologicznych. Klinikę wrocławską odwiedzali chirurdzy z całej Europy i Ameryki i szkolili się tam naprawdę najlepsi lekarze. Na kilka dni przed śmiercią lekarza, który żegnał się z rodziną i światem, napisał: „Umieram bez wszelkiej urazy i z uczuciem zadowolenia z życia. Pracowałem według swoich sił i znalazłem w świecie uznanie i szczęście”. Napoleon Cybulski, który stworzył krakowską szkołę fizjologiczną. Jego uczniami byli m.in. Adolf Beck, współodkrywca prądów czynnościowych mózgu i pionier elektroencefalografii, histolog i embriolog Władysław Szymanowicz, Leon Wachholz, czyli autor pierwszych nowoczesnych podręczników medycyny sądowej, i Aleksander Rosner, współtwórca polskiej ginekologii. Napoleon Cybulski dał początek nowej nauce medycznej – endokrynologii. W 1895 roku lekarz odkrył hormony rdzenia nadnerczy – adrenalinę, noradrenalinę i dopaminę. I jako pierwszy w Polsce podjął badania nad hipnotyzmem. W książce o hipnotyzmie ze stanowiska fizjologicznego pojawiły się tezy wyprzedzające późniejszą koncepcję nieświadomości Freuda. Cybulski prowadził wspólnie z wspomnianym wcześniej Adolfem Beckiem badania układu krążenia i elektrofizjologii mózgu. W 1890 roku otrzymali oni jako jedni z pierwszych zapis encefalograficzny kory mózgowej. Antoni Tomasz Jurasz stworzył własną szkołę chirurgiczną, a jego największym osiągnięciem była metoda operacyjnego leczenia pozapalnych torbieli rzekomych trzustki. Polegała ona na połączeniu drenem torbieli i żołądka i jest stosowana do dziś.
Po studiach pracę podjął w Klinice Chorób Wewnętrznych tamtejszego uniwersytetu. W latach 1908-10 był asystentem w Klinice Chirurgicznej w Londynie, następnie lekarzem okrętowym na liniach do Ameryki Północnej, Afryki i Indii. Kolejne jego prace to Królewiec i Lipsk. W latach 1912-13 brał udział w ekspedycji niemieckiego Czerwonego Krzyża do Turcji, a podczas I wojny światowej kierował szpitalem we Frankfurcie oraz pełnił obowiązki naczelnego chirurga 5. Korpusu Armii Niemieckiej. W 1919 został profesorem Uniwersytetu Frankfurckiego. Wszedł do historii medycyny polskiej jako wybitny uczony, twórca Polskiego Wydziału Lekarskiego i współtwórca Wojskowej Służby Zdrowia Polskich Sił Zbrojnych, pedagog wielkiego formatu i gorący patriota. Czterokrotnie zgłaszany do Nagrody Nobla, profesor Rudolf Weigl opracował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie szczepionkę, która do wybuchu II wojny światowej była jedynym skutecznym i wypróbowanym środkiem przeciw tyfusowi plamistemu, który w tym czasie zbierał wielkie żniwo śmierci. Podczas II wojny światowej Niemcy bali się tyfusu, dlatego zapotrzebowanie na tę szczepionkę było ogromne. Okupanci pozwolili więc polskiemu profesorowi na kontynuację jego doświadczeń. Profesor zatrudnił wówczas wielu Polaków, którzy karmili swoją krwią wszy wykorzystywane do badań nad tyfusem, dzięki czemu uratował ich od śmierci. Weigl nielegalnie dostarczał szczepionkę oddziałom AK do getta we Lwowie i w Warszawie, a nawet do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i na Majdanku. Po wojnie Rudolf Weigl był zwalczany przez komunistyczne władze, które udaremniły przyznanie mu Nagrody Nobla, do której był zgłoszony przez Akademię Szwedzką i na którą oczywiście bezsprzecznie zasłużył. Profesor Tadeusz Krwawicz był pierwszym, który w listopadzie w 1962 roku wygłosił w Chicago w USA wykład na temat krioterapii oka. Omówił tam metodę polegającą na zamrożeniu rogówki po to, żeby usunąć w ten sposób zaćmę. Jego metoda krioekstrakcji była wielkim krokiem w dziejach okulistyki. Z kolei wybitnym kardiochirurgiem był, mam nadzieję, że już na pewno wszystkim znany, profesor Zbigniew Religa. To on właśnie 5 listopada w 1985 roku wraz z zespołem przeprowadził w Polsce pierwszą udaną transplantację serca. Od tych pionierskich czasów w transplantologii serca szanse powodzenia takich operacji na pewno znacznie się zwiększyły. Hipotermia. Profesor Janusz Skalski, kierownik kliniki kardiochirurgii w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, który był zaangażowany w ratowanie skrajnie wychłodzonego 2-letniego Adasia. Pewnie pamiętacie takie wydarzenie, ale jeśli nie, to wam przypomnę, choć jest okropnie smutne. Mianowicie rok 2014 i 2-letni Adaś, który wychodzi z domu w samej piżamie i omal nie zamarza. Znaleziony w stanie śmierci klinicznej, wychłodzony do 12 stopni Celsjusza. Nikt wcześniej nigdy na świecie nie uratował pacjenta z tak głębokiej hipotermii. Nie dawał żadnych znaków życia, nie oddychał, nie pracowało jego serce. Lekarze mogli stwierdzić zgon, ale profesor Janusz Skalski z zespołem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej uratowali jego życie. Pierwszy przeprowadzony w Polsce przeszczep twarzy został uznany za najlepszy na świecie zabieg rekonstrukcyjny 2013 roku podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. Operacja, którą przeprowadził w Gliwickim Centrum Onkologii zespół pod kierownictwem profesora Adama Maciejewskiego, była pierwszym na świecie przeszczepem twarzy przeprowadzonym dla ratowania życia, no i się udała. Pacjent wcześniej doznał rozległego urazu podczas pracy, maszyna do cięcia kostki brukowej zerwała mu prawie całkowicie twarz, no i próba replantacji odciętej części twarzy, która dotarła do szpitala kilka godzin po wypadku, zakończyła się niepowodzeniem. Obrażenia były takie duże, że 33-latek nie miał właściwie szans na przeżycie, a stan się tylko pogarszał. Rozpoczęły się więc poszukiwania dawcy i został nim młody mężczyzna, u którego lekarze stwierdzili śmierć pnia mózgu. Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu w 2016 roku z powodzeniem przeprowadzili operację, dzięki której sparaliżowany po przecięciu rdzenia kręgowego mężczyzna mógł wstać z wózka inwalidzkiego. Pacjentem doktora habilitowanego Pawła Tabakowa, neurochirurga, był Dariusz Fidyka, strażak całkowicie sparaliżowany po tym, gdy został zaatakowany nożem, a jego rdzeń kręgowy przecięty. Innowacyjna metoda wrocławskich lekarzy polegała na tym, że do uszkodzonego rdzenia lekarze przeszczepili komórki nerwowe, które pobrali z opuszki węchowej w czaszce. Pół roku po przeszczepie pacjent postawił pierwsze kroki, no a później poruszał się samodzielnie, a nawet jeździł na rowerze w stosunkowo niedługim czasie po operacji.
Dzięki, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Jeśli tak jest, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, a ja serdecznie zachęcam Was do sprawdzania mojego kanału, A to ciekawe. Cześć!